One dopilnie, Marcin Zawada, witam Państwa, witam też mojego gościa, Paweł Kowal, profesor Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, zanim pytanie do byłego polityka i obecnego obserwatora sceny politycznej, to pytanie do ojca czwórki dzieci. Jak pan ocenia to, co dzieje się teraz wokół polskiej oświaty? Jako ojciec jestem całkowicie po stronie nauczycieli. A jako obserwator, jako polityk? No nie, też. Znaczy, mówiąc poważnie, nauczyciele w Polsce zarabiali od dawna słabo. Było jasne, że kiedy przyjdą pieniądze, to pieniądze w Polsce powinny być zainwestowane w dwie dziedziny. Zdrowie i szkoła. I w nauczycieli. Dlatego, że szczególnie w dużych miastach od dawna był już ten element, że nauczyciele nie wytrzymywali finansowo. Po prostu nie byli w stanie normalnie funkcjonować w takim życiu prywatnym za pieniądze, które oferuje szkoła, która praktycznie uniemożliwia dorabianie. Dodatkowo jeszcze reformy minister Zalewskiej, która wprowadziła, no ona będzie miała na zawsze już kłopot, dlatego że na całe pokolenie dzieciaków, które teraz idą do liceum, oni jej to zapamiętają. Nawet jeżeli się dostaną, ich rodzice, ona będzie miała już zawsze z tym kłopot. Dlaczego ona w to poszła? Dlaczego oni zrobili ten podwójny rocznik? Dlaczego teraz wmawiają tym dzieciom, że dla wszystkich są miejsca? To jest niepojęte zupełnie, dlatego że stres tych dzieci jest niewart całej tej zabawy. Bo wiadomo, że nie ma miejsc, to znaczy miejsca są w szkołach, które miały wolne miejsca, więc tam troszeczkę dostawiono klas, ale to uderzyło w ambicje tego najmłodszego pokolenia, które zawsze ma tę ambicję, żeby dostać się do aspiracji do jak najlepszej szkoły. I oni mają takie poczucie, że im to odcięto, więc jeżeli każdy, kto się nie dostanie, będzie pamiętał, to mi zrobiła pani Anna Zalewska. I na tym to polega ten problem. A jak pana zdaniem w PiSie postrzegana jest dziś Anna Zalewska, bo mówi się o tym, że no co prawda ma być jedynką na liście wyborczej do Europarlamentu, ale to wcale podobno już takie pewne nie jest. Dziś spotkanie władz PiSu, między innymi na temat list. Nie wiem, to znaczy na pewno bardzo mocny i być może jeden z najlepszych ruchów opozycji, wystawienie na Dolnym Śląsku Janiny Ochojskiej przeciwko Annie Zalewskiej i ja uważam, że to może wyrosnąć na główny pojedynek w tych wyborach. Dlatego, że jest tak. No, ja to tak widzę. Dla mnie to jest główny pojedynek w tych wyborach, bo to są dwa podejścia do życia, dwie postawy publiczne. To jest tak po prostu klarowne i tak. I to jest tak dobry ruch ze strony opozycji, że oni namówili Ochojską, że ona zgodziła się wejść na prośbę, rozumiem, Grzegorza Schetyny do tej gry i zmienić trochę swoje życie, bo przecież ona bardzo pielęgnowała to, żebyśmy nawet nie wiedzieli do końca, kogo ona popiera. Tak, tak. Bo akurat Ochojska należała do tych, o których nie było nawet jasne postaci publicznej, jakie mają poglądy polityczne. Nigdy na tematy polityczne się nie wypowiadała. Bardzo tego pilnowała. Mm-hmm. Bardzo była w tym względzie taka, powiedzmy, porządnicka, to się chyba mówi. O Owsiaku wiedzieliśmy, co Owsiak uważa, o Ochojskiej nie. Także ta rozgrywka może się skończyć bardzo źle dla obozu rządzącego, a obóz rządzący jest kompletnie niewiarygodny, mówiąc o pieniądzach w tych sprawach. Dlatego, że właśnie o to chciałem zapytać, bo mam takie wrażenie, że oczywiście kwestia nauczycieli, jeszcze informacja Radia RMF FM z dzisiejszego poranka, że te negocjacje, które trwają między rządem a nauczycielami, to podobno propozycja rządowa jest taka, że 8000 zł brutto dla nauczycieli w 2023 roku, a teraz więcej pieniędzy nie będzie, bo jak powiedziała Beata Szydło, w tym roku po prostu nie ma z czego. No, z jednej strony nie ma z czego, z drugiej strony kolejne jakieś obietnice mamy. Mamy 13. emeryturę jednorazową, która jest takim próbą takiego chyba troszkę puszczenia oka do wyborcy, że jest to teraz jednorazowe, ale jak my będziemy rządzić, no tak, to być może będzie za moment. I ja chciałem zapytać o właśnie te kwestie socjalne, ważne w każdym państwie. Czy to teraz nie jest już typowa rozgrywka polityczna, kto da więcej, a co będzie po wyborach, to zobaczymy? Po wyborach trzeba było skonsultować z opozycją, zmusić opozycję do tego, żeby podpisała, że tego nie zmieni i powiedzieć ludziom, to jest na poważnie. Polityka społeczna tak wygląda, że się mówi ludziom, że mamy jakiś poziom kompromisu, to nie będzie zmienione za 3-4 lata. W momencie, kiedy dołożono 300 zł piórnikowego, bo zbliżały się wybory, wymyślono piórnikowe, bo były blisko rozpoczęcia roku, gdyby były bliżej Bożego Narodzenia, to byłoby karpiowe. Od tego momentu zaczął się proces niepoważnego traktowania wydatków społecznych. To znaczy nikt nie może być w Polsce pewien, że będzie mu wypłacane to, co mu jest dzisiaj przyobiecane. Na szczęście Schetyna powiedział, że on już to, co jest, akceptuje jako lider opozycji. Ale to jest za mało. Dlatego, że tu powinien rząd trochę inaczej podejść. Powinien wyjaśniać ludziom, dlaczego właśnie te pieniądze są w taki sposób wydawane. O 13. emeryturze się nie wypowiadam, bo to nie jest do końca poważne. W tym sensie, że 13. emerytura to jest pewne stałe świadczenie. W naszym rozumieniu ta 13. to jest przecież
znamy to z budżetówki albo z niektórych firm, to jest obietnica stałego świadczenia. Tu nie mamy z tym do czynienia. Tu mamy do czynienia z taką... To jest nawet napisane w tej ustawie, że jest jednorazowe. Wyborczą zabawą. Więc ja uważam w ogóle, że na poziomie języka jest przekłamanie. Nie mamy prawa mówić o żadnej trzynastce. Nawet już na gruncie tej propozycji. Natomiast generalnie dochodzi do takiej sytuacji, że ludzie widzą, że decyzja jest podejmowana, powiedzmy, dzień przed konwencją polityczną, gdzieś przez jakiś spin doktorów, czyli to nie jest jakieś poważne liczenie budżetu. I konsekwencje mamy następujące. Polska staje się państwem wiecznego rabanu, no bo jeżeli jakaś grupa społeczna chce coś dla siebie wydusić, to musi wyjść na ulicę. Czyli będziemy mieli, mamy nauczycieli, będziemy mieli później lekarzy, zobaczy pan, będziemy mieli pielęgniarki, będziemy mieli inne zawody medyczne. To przecież manifestuje pod urzędami wojewódzkimi, że dlaczego tylko nauczyciele ze sfery budżetowej. Dlatego będziemy mieli państwo wiecznego rabanu. To jest oczywiste, że idziemy w tym kierunku. Drugie, kompletna niewiarygodność władzy, jeżeli chodzi o pieniądze. To znaczy ktoś z władz może się powiedzieć, mam pieniądze albo nie mam pieniędzy. Ludzie mają wrażenie, że to jest kompletnie... Wczoraj były, dzisiaj nie ma, prawda? Ministrowie mówią, że mamy na to pieniądze, na to wszystko są, a za chwilę wychodzi premier i mówi, no budżet nie jest z gumy. Jak prowadzić poważną dyskusję w sytuacji, kiedy wczoraj rozdawano po 1000 zł emerytom, łącznie z Jerzym Urbanem emerytem, czyli wszyscy dostali po 1000 zł, już w ogóle to wszystko nie ma ładu ani składu. Przedwczoraj odbierano tym, którzy byli uwikłani w stary system. Później wysyłany jest czek do Jerzego Urbana, czy wysyłany jest przelew do Jerzego Urbana. No przy okazji oczywiście wielu ludzi dostaje, to jest jasne, tylko w tym wszystkim jest tak dużo niekonsekwencji i na poziomie jakby politycznym, i na poziomie finansowym. Bo ten poziom finansowy tutaj prowadzi nas do tego, że jeżeli jakiś minister, ja słucham ministrów, co mówią w tych różnych wiadomościach, nie mamy pieniędzy, no to nie wiadomo, co on mówi, czy naprawdę nie ma pieniędzy, czy jutro się nie okaże, że znowu komuś wypłacają. A poza tym, to wracając do tego, o czym pan mówi, to jestem przekonany, że im będzie bliżej tych wyborów, szczególnie jesiennych, tym nie będzie mowy, skąd te pieniądze wziąć, tylko co my chcemy wam dać. I to będzie już taka dyskusja na poziomie nie można abstrakcji. Wykluczyć, że się pojawi jeszcze jakieś świadczenie, jeżeli na przykład będzie, jeżeli wyjdzie ze szczegółowych badań. Wie pan, gdzieś u źródła tego wszystkiego są też szczegółowe badania, które dzisiaj można prowadzić, na które partie mają dużo pieniędzy. Więc jeżeli wyjdzie na przykład partii rządzącej, że jeszcze jakiś segment jej wyborców, powiedzmy jakieś 100 tysięcy osób, waha się i to można jakoś przełożyć na jakąś grupę zawodową, a czasami w tym procesie wyborczym można, to na pewno się znajdą pieniądze. Mhm. I ludzie to wyczuwają, że w związku z tym każda deklaracja dzisiaj, że są albo nie ma pieniędzy, jest tylko zależna od tego, co partii pasuje do wyborów, a co nie pasuje. Jeżeli nie pasuje, to nie ma. Jeżeli pasuje, to te pieniądze się znajdują. Jeszcze chciałem do prezydenta przejść, bo był taki moment, że prezydent Andrzej Duda próbował przejąć inicjatywę. Mówił o tym uzysku 50%, że z minister finansów rozmawiał o tej swojej propozycji. Ten pomysł pojawił się przez dosłownie moment. Na stole rząd go odrzucił, właściwie zostało to zignorowane. Jaką dziś pozycję w obozie prawicy ma prezydent Andrzej Duda? No to widać po jego skuteczności i aktywności, że ona jest jednak ograniczona do takich rzeczy ceremonialnych. On się próbuje wypowiadać, bo widać, że jemu ktoś z zaplecza podpowiada, powiedz o tym, ale widać też, że on ma za słabą pozycję, żeby którakolwiek jego propozycja została wzięta na poważnie. Myślę, że dla niego takim przełomowym momentem była ta kwestia debaty konstytucyjnej, kiedy zapowiedział referendum. Nie dostał poparcia w swoim obozie politycznym. No i jego otoczenie nie sformułowało jakiejś sensownej propozycji tego referendum. Było niejasne, jakie pytania mają być zadawane, kiedy, kto je sformułuje, w jakim trybie. I ile tych coś pytań, jeździli po kraju, były jakieś echa, że są jakieś konferencje, no na koniec wyszło nic. I od tego momentu prezydent jest już tak traktowany, że on sobie coś tam mówi, prawda? Nie jest ośrodek władzy dzisiaj w Polsce jest mniej więcej tak skonstruowany, że ten ośrodek partyjny jest kluczowy. Na poziomie partyjnym są podejmowane decyzje, one potem są jakby przekazywane do realizacji, do instytucji rządowych i w tym łańcuchu decyzyjnym, bo to faktycznie pana pytanie jest kluczowe dla każdego systemu, jak jest podejmowana decyzja, jak jest ten łańcuch decyzyjny. Więc to jest od partii, potem idzie do rządu, potem rząd niektóre jeszcze ze względów formalnych musi jakby przemielić przez Sejm. Mhm. Natomiast dla prezydenta tutaj nie ma za dużo roli, dlatego że w momencie, kiedy to już idzie do podpisu do prezydenta, no to jakakolwiek próba zmiany wiązałaby się z przewróceniem wszystkiego. Prezydent sobie na to nie może pozwolić, no bo jest z tamtego obozu politycznego. Chciałem jeszcze o jedną rzecz a propos PiSu zapytać. Pan przez wiele lat był blisko tego środowiska, ma pan jeszcze tam
przyjaciół. Byłem nawet członkiem tej partii. Oczywiście. Ma pan tam jakichś przyjaciół, znajomych jeszcze? No nie, przyjaciół mam, wie pan, to nie wszyscy... oczywiście w Polsce wiele osób potrafi zgłupieć od polityki. I to w każdej partii, to nie jest złożone partiami. Natomiast można powiedzieć tak, prawdziwych przyjaciół poznaje się w takich czasach. No, nic od nikogo nie chcę, po prostu pytam, obserwuję, jak się kto zachowuje. I dlatego właśnie pytam absolutnie o te... jest dużo szlachetnych ludzi, których znam, z którymi byłem blisko i którzy są bardzo serdeczni. Nie mamy żadnych interesów, ale potrafią zadzwonić, spotykamy się, ja potrafię zadzwonić. To w ogóle, wie pan, staram się być normalny. Nie, bo ja dlatego o to pytam, bo jestem sam ciekaw, jak ci politycy PiSu, już nie mówię o tych występach tutaj u nas, w studiach telewizyjnych, w programach internetowych i tak dalej, czy w studiach radiowych, ale kiedy nie ma kamer, kiedy nie ma świateł, kiedy sobie siedzą ze znajomymi, czy oni rozumieją to, co robi ich partia, jak zachowuje się wobec A, prezydenta, B, poszczególnych ministrów, C, cała sprawa, no chociażby srebrnej i no właściwie wie pan, co, od początku świata wiadomo, jak ludzie reagują w takiej sytuacji, bo to jest wszystko już w polityce. To takie ludzkie zachowanie. No to już panu mówię, to są takie, to nie są żadne tajemnice. Część ludzi racjonalizuje, dlatego że jeżeli bierze udział w jakimś politycznym, to ja nie mówię pan teraz o swoich doświadczeniach, tylko mówię obiektywnie i zapewniam, że tak jest. To znaczy, bo tak się ludzie zachowują w takich sytuacjach politycznych. Jest tak, że ludzie się dostosowują, to znaczy, bo człowiek jest bardzo inteligentnym stworzeniem, więc potrafi sobie tak zracjonalizować i tak dobrać argumenty w głowie, żeby używać tylko tych argumentów, które są na korzyść jakiejś decyzji, jakiejś postawy, jakiejś sytuacji. Drugi sposób na takie sytuacje to jest porównywać wciąż do jakichś ekstremalnych sytuacji z przeszłości z drugiej strony, czyli na wszystko mówić, a druga strona to a wolałbyś, żeby tak, prawda? Oczywiście są też tacy, którzy mają tak mocną samorefleksję zawsze w takiej sytuacji, w systemie władzy, którzy się nie krępują jakby tym wszystkim, tylko w prywatnej sytuacji mówią, wiesz, no to faktycznie jest źle, prawda? Prywatnie tak, ale publicznie tego nie powiedzą. Znaczy wie pan, ale ta hipokryzja jest w ogóle częścią polityki. Z hipokryzją w polityce jest troszeczkę może jak z... Przed chwilą było tutaj dużo takich medycznych tematów, prawda? Jak z cholesterolem. To znaczy hipokryzja czasem pomaga funkcjonować w polityce, byle nie przekroczyła pewnych granic, prawda? Bo wydaje mi się, że często akurat w Polski przekracza. Przekracza i wtedy jest dopiero problem. Wtedy trzeba leczyć. Nie tylko Polski już, no prawie, że na sam koniec. Pytanie jeszcze o PiS i polską politykę na tej arenie międzynarodowej. Przynajmniej wybory do Europarlamentu. No i różnego rodzaju próba układania tego, co po tych wyborach. No i spotkania władz PiSu chociażby z Włochami. Fratelli d'Italia, taka bardzo prawicowa, konserwatywna grupa. Mówi się o tym, że Matteo Salvini, czyli wicepremier Włoch, buduje swoją koalicję, gdzie widziałby chętnie Fidesz, AfD niemiecki, być może PiS. 8 kwietnia w Mediolanie ma być spotkanie tej włoskiej ligi i przyjaciół z Europy. Czy tam PiS wejdzie? Będzie pana zdaniem w tej bardzo prawicowej formacji europejskiej? Ja myślę, że w tej chwili jest testowanych kilka wariantów. To znaczy z punktu widzenia Prawa i Sprawiedliwości teraz widać, że najlepiej było kiedyś wstąpić do EPP i mieć jak, być jak Orban, prawda? I teraz już tego zrobić nie można. Ale teraz tego zrobić z różnych powodów nie można, bo sprawy zaszły za daleko, w EPP jest Platforma, no, PSL, różne są tam powody, dla których to się teraz nie da zrobić. I teraz jest tak, albo PiS znajdzie sposób na to, żeby utrzymać się w tym konserwatywnym zestawie. Optymalnie z tego punktu widzenia, jeśli nie będzie Brexitu, zostaną przeprowadzone wybory w Wielkiej Brytanii i wejdą torysi, bo wtedy, co prawda, Prawo i Sprawiedliwość nie ma na poziomie europejskim jakby silnego wpływu na rzeczywistość, ale jednak jest z torysami, a to jest powaga. W polityce powaga oznacza nie ma bardzo dużo. Skrajną prawicą. Tak. I nie można oskarżać o skrajną prawicę, szczególnie, że w sprawie Brexitu torysi zachowywali się z naszego punktu widzenia może nie niekonsekwentnie, ale jest tam wielu polityków no, bardzo proeuropejskich także, w takim konserwatywnym rozumieniu. Drugi wariant, który leży na stole, to widać, to czuć, dzisiaj już o tym ktoś napisał, ale to czuć przez skórę, który szykuje Salvini. On jest bardzo ambitny i gdyby on zrobił taką układankę, że bierze, że przekonuje PiS do siebie, czyli jakoś tam chowa, bo tu jest tylko jedna przeszkoda. Prorosyjskie nastawienie. No właśnie, to jest to do oczywiście, gdzieś tam w głębi, wie pan, jest też to, że gdzieś tam u części działaczy Salviniego w szafie wiszą jeszcze stare pamiątki po Mussolinim, ale to już jest bardzo historyczna sprawa. Problem jest z Rosją. I teraz tak, Salvini, Orban, AfD i PiS, no do tego dodać jeszcze jakieś mniejsze partie z innych krajów. To jest układanka także poważna, chociaż oczywiście na arenie krajowej dla PiSu ryzykowna. No i ona oczywiście też nie oznacza, że to będzie jakaś super wpływowa siła w Parlamencie Europejskim. Mm-hmm. No ale nie można powiedzieć, że nie ma partnerów, prawda? Bo to są jednak partnerzy, którzy są dzisiaj graczami w swoich krajach poważnymi. No i wreszcie jest jakieś szukanie rozwiązania trzeciego, czyli takiego rozwiązania, w którym PiS znajdzie sobie jakichś innych partnerów. To jest bracia Włosi, prawda? Mała partia i tak dalej, ale jeżeli wejdą, no to wtedy można coś skonstruować
zbudować wokół PiS-u. Być może w takiej układance PiS byłby najważniejszy, no ale to nie będzie już w ogóle znacząca siła. Także jest przynajmniej trzy możliwości, które w tej chwili widzę i strasznie dużo niewiadomych i my teraz tego nie wyjaśnimy, bo mamy za mało czasu. Jasne. Właśnie czasu mamy jeszcze mniej niż nam się wydaje, dlatego proszę dosłownie o jedno słowo odpowiedzi. Czy pan ma jakieś przekonanie, kto wybory europejskie w Polsce wygra? Czy to jest dzisiaj tak niewiadoma duża, że nie jesteśmy w stanie tego przewidzieć? No to zostawmy te prognozy, bo to naprawdę dzisiaj trudno przewidzieć. Na pewno widać, że koalicja europejska idzie w łeb z PiS-em, ale ja bym dzisiaj nie powiedział, że tutaj jest wszystko przesądzone. Ta rozgrywka będzie się toczyła do ostatniego dnia, dlatego że to jest próba generalna przed jesiennymi wyborami i na stole leży wszystko. To jest gra naprawdę o wszystko, a nie tylko o miejsca w europarlamencie. Paweł Kowal, bardzo serdecznie dziękuję bardzo. A teraz już przed nami specjalne wydanie Onet Rano. Jarosław Kuźniar, Pałac Sobański i jego goście, wśród których m.in. Anna Lewandowska. Miłego dnia, do zobaczenia. Zobaczenia.